księgi Hioba jest napisane tak. Tamci znów są wrogami światłości, nie znają jego dróg i nie pozostają na jego ścieżkach. Im światło wzejdzie, powstaje morderca, zabija ubogiego i biednego, a w nocy zakrada się złodziej. Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, myśli on, nie dostrzeże mnie żadne oko. I na twarz kładzie zasłonę. W ciemności włamuje się do domu. W dzień dobrze się zamykają, oni wszyscy nie chcą znać światła, bo dla nich mrok jest porankiem, gdyż ze strachami ciemnej nocy są wyznani. Są jak szumowiny unoszone na powierzchni wód. Wiecie, to jest taki opis ludzi, którzy zwodzą innych ludzi. Ale w tym 18 wersecie jest ciekawa rzecz. Złą sławę ma ich dział w kraju. Żaden deptacz winogron nie zwraca się już do ich winnicy. Kiedy czytałem sobie te fragmenty, w pewnym momencie dotarła do mnie taka informacja ważna, że tylko ludzie, którzy są praktykami w Królestwie Bożym, nie dadzą się zwieść. Tu jest napisane, żaden deptacz winogron nie zwraca się już do ich winnicy, czyli wszyscy byli w stanie przyjąć to, co ci zwodziciele mówili. Oprócz tych, którzy byli praktykami. Oprócz tych, którzy wiedzieli, co to znaczy praca winnicy. Oprócz tych, którzy systematycznie funkcjonowali w winnicy. Deptacze winogron. Wiecie, w ogóle ten cały fragment, ten cały 24 rozdział Księgi Hioba, on pokazuje obraz fałszywego apostolstwa i skutków fałszywego apostolstwa. Poczytajcie to sobie. Ale to mnie bardzo ujęło, że złą sławę ma ich dział w kraju. Żaden deptacz winogron nie zwraca się już do ich winnicy. Tylko ludzie praktykujący, realnie funkcjonujący w Bożej obecności, praktykujący Boże zasady w swoim życiu, rozumiejący poprzez praktykę Królestwo Boże, tylko ci ludzie w konsekwencji nie dadzą się zwieść. Wiecie dlaczego? Bo oni wiedzą, jak wyglądają rzeczy. Żadnego praktyka nie oszukasz. Praktyk to jest praktyk. Wiecie? Praktyk to jest praktyk. Dlaczego przez całe życie techniką diabła jest zaciemnienie? Bo im ludzie są bardziej zaciemnieni, im bardziej są tylko w teorii, tym mniej są odporni na jakiekolwiek zwiedzenia. Można im załadować każdy materiał. Teoretykowi każdy materiał załadujesz. Rozumiecie? Zobaczcie, to jest niesamowita rzecz. Młodzi ludzie chcą się pobrać i są w kościele katolickim na przykład takie nauczania przedmałżeńskie. I oni, ci ludzie, idą do księdza. I on, ten ksiądz, uczy ich, jak być dobrym małżonkiem i małżonką. Zauważycie takie coś? A oni łykają to jak karp kluchy. Biorą. Przeciwna historia. Dlaczego to tak? Zobaczcie, co to jest. W ogóle tu chodzi o to, żeby ludzie byli w ciemności. W ciemności. Rozumiecie? W ciemności. Żeby można było im podać każdą rzecz, której oni nie są w stanie zbadać, to oni muszą być w ciemności. Tylko praktycy. 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 Wiecie, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy praktykują to, co przyjmujemy i realnie wprowadzając to w życie, to nas nigdy nie będzie nikt w stanie zwieść. Będzie mógł cię ktoś najwyżej na jakimś odcinku oszukać, na krótkim odcinku, ale i tak to dojdziesz. Diabeł będzie dla ciebie tak, jego działania będą tak jasne, będziesz je widział, rozumiesz, bo jesteś praktykiem. Praktykiem. Dlatego ja tak wielki nacisk kładę na praktykowanie rzeczy.
Bo jak będziesz praktykiem, będziesz deptaczem winogron, to nigdy nikt nie będzie ci w stanie wcisnąć ciemnoty. Nikt ci nie przyjdzie i nie powie, ty, ta rzecz jest taka i taka. Ty powiesz, przestań, przecież ja to znam, ja to robię, ja tego dotykam każdego dnia. Nie mów mi takich rzeczy. Jestem praktykiem. Kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, powiedz, Boże, jeżeli jest w moim życiu jeszcze jakakolwiek dziedzina, w której teoretyzuję, to ja dzisiaj z niej wychodzę. Ja wchodzę w miejsce praktyki, Ojcze. Czy to jest rzecz mała, czy to jest rzecz duża? Ja dzisiaj podejmę decyzję, Ojcze, o tym, że będę praktykiem. Ja będę deptaczem winogron, który nie jest do zwiedzenia. Nie można mnie będzie nigdy oszukać. Na tym rzecz polega. Jezusa nikt nie był w stanie zwieść, bo Jezus był praktykiem. To był praktyk, nie teoretyk. To nie był jakiś popieprzony teolog. Jezus Chrystus był praktykiem. On spraktykował rzeczy. Jak On stał z martwych i powiedział, jeżeli będziecie wierzyć we mnie, to śmierć was też nie dotknie. To on wiedział, co mówi, dlatego że on wyszedł ze śmierci. To nie był teoretyk, to był praktyk. On wstał z martwych. Jak on uzdrawiał chorych i powiedział, możecie uzdrawiać chorych, to on był praktykiem. On tego nie powiedział, zanim uzdrawiał, on to powiedział, jak już uzdrawiał. Kiedy powiedział, możecie wypędzać demony, możecie wskrzeszać z martwych, to on robił te rzeczy. On te rzeczy robił. Kiedy on powiedział, nie musicie się wycofywać, to on wiedział, co mówi. Rozumiecie? Kiedy on, praktyk, pokazał nam wzorzec, to my wiemy, w którą stronę mamy iść. Praktykujmy i wychodźmy dzisiaj z każdego miejsca, które jest jedynie miejscem teorii. Ojcze, my wywyższamy Ciebie, potężny, wielki Boże, który powołałeś nas do tego, abyśmy żyli Twoją realnością. Potężny, wielki Boże, który powołałeś nas do tego, abyśmy byli praktykami. Wywyższamy Ciebie, Królu Królów i Panie Panów. Błogosławiony i błogosławiony. Thank you.
Yeah.
Oh,
Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje,
Yeah.
oddał życie Jezusowi jako osobistemu Panu i Zbawicielowi. Kiedy się ochrzciłeś, to poprosiłeś o dobre sumienie. Ty wiesz, co jest z Twoim życiem. Ty wiesz, co jest z Twoim życiem. Ja wiem, co jest z moim życiem. Jeśli potrzebujesz dzisiaj pokutować, to pokutuj. To pokutuj. Jeśli potrzebujesz pokutować, to pokutuj. Nie potrzeba rok nakładać. Rozumiecie? To są proste mechanizmy. Nie kryj coś w moim życiu. To w Chrystusie Jezusie ja widzę, ponieważ mam odrodzonego ducha, mam czynne sumienie. Moje sumienie, od kiedy oddałam życie Jezusowi, jest w ogóle ostre jak żyletka. I ja rozpoznaję wtedy, kiedy diabeł na mnie naciera. Rozumiecie? Ja nie potrzebuję się pytać. Ja nie potrzebuję tam wertować w ogóle Biblii, żeby zobaczyć. Ja wiem, kiedy przychodzi śmierć do mojego życia. Natychmiast, jak lew. Występuję przeciwko wszelkiej śmierci. Wystąp dzisiaj jak lew z miejsca autorytetu, z miejsca panowania. Z miejsca autorytetu i z miejsca panowania. Wystąp dzisiaj przeciwko wszelkiej warowni, przeciwko wszelkiemu zwiedzeniu, przeciwko wszelkiemu nieposłuszeństwu, przeciwko zatwardziałości serca. Wystąp przeciwko temu w imieniu Jezusa. Wszystko uda się w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie.
Yeah.
Jesteś prawdą i jesteś prawdą.
bierzemy autorytet nad wszelką pychą, nad wszelkim tym, co nie chce się poddać Tobie. My w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy w niewolę posłuszeństwa. Każdy czyn, każdy gest, każdą wizję, każde działanie, każdy plan. Bierzemy to wszystko w niewolę posłuszeństwa Tobie. Ufamy Tobie. Czcimy Cię. Nie mamy innego obok Ciebie. Jesteś jedyny. Jesteś jedyny. Nazbierałeś.
nie bój się rozstać z różnymi z nich. Jesteś tak wiele warte, jak myślisz. Jesteś tak wiele warte. Już za kilka miesięcy rozejrzysz się i zobaczysz, że masz o wiele więcej niż teraz. Nie skupiaj się na tym. Nie teraz. Teraz jest czas, żebyś odważnie decydował. Pozbywał się rzeczy, które cię obciążają. Nie budował na tym, co jest jedynie naturalną wartością. Ufaj mądrości, którą ci dałem. Ufaj mądrości, którą ci dałem. Bądź jak dziecko. Ufaj jak dziecko. Które mają prorocze wejrzenie. I to prorocze wejrzenie w jakimś stopniu ci ciąży, ponieważ widzisz i nie wiesz, co masz z tym zrobić. Chciałabym, aby każda kobieta, która ma męża, żeby
prorokowała teraz do swojego męża. Prorokuj do swojego męża. Kiedyś byłam w takiej sytuacji, że notorycznie przychodziła do mnie pewna kobieta i narzekała na swojego męża. Mówiła, wiesz, mój to taki nieduchowy, twój to taki duchowy. Ja mówię, tak, mój duchowy, bo dbam o moją głowę. Nie należy narzekać na swoich mężów. Jeśli widzisz cokolwiek dzisiaj w życiu swojego męża, co jeszcze nie trybi, tak, to prorokuj dzisiaj do niego. Nakładaj na niego ręce. A jeśli mąż nie chce, to uwolnimy męża od demonów. A jeśli jesteś kobietą niezamężną i jesteś w tym kościele, to módl się o brata, który stoi obok ciebie, i również prorokuj do niego. Ten świat potrzebuje zdrowych facetów. Ja jestem kobietą w służbie, ale kibicuję każdemu facetowi. Rozumiecie? Kibicuję każdemu facetowi. Chodź Norbert, będziemy też modlić się o ciebie, to jest twoja żona. Ustaw kamerę tak, żeby obejmowała wszystkich. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się takich rzeczy. To są przełomowe momenty. To są przełomowe momenty również dla małżeństw. A jeśli uważasz, że twoja żona jest nieduchowa i nie może się o ciebie modlić, to spokutuj z tego. I nie mówię tutaj o udzielaniu. Mówię o tym, abyśmy prorokowały do swoich mężów. Prorokuj do niego tak, jak chcesz, żeby on był. Taki, jaki będzie on, czyli twoja głowa. Takie ty życie będziesz miała. Dbaj o swoją głowę. Amen? Amen. Ojcze, my dziękujemy Tobie za mężczyzn. Dziękujemy Tobie, że powołałeś ich na królów, na kapłanów i na proroków. My dziękujemy Tobie za miejsce zarządu. My uwielbiamy Ciebie. My uwielbiamy Ciebie jako prawdziwe Izraelitki. My dziękujemy Tobie, że dałeś nam mężów, że dałeś nam braci. W imieniu Jezusa Chrystusa. Szokoroba saka, laraba sakoroba se. O, szakoroba saka. Oh!
uwielbiam Ciebie. Ja dziękuję Tobie za przykład Jego życia. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, za mądrość w Jego życiu. Uwielbiam Ciebie, uwielbiam Cię, Ojcze. Ja powołuję pomocników dla Niego, Ojcze. Ja powołuję pomocników, współpracowników, Ojcze. Odsuwam wszystkich lewych ludzi, Ojcze. Ja to odsuwam przez moc imienia Jezus, Ojcze. Ja ściągam, Ojcze, współpracowników z nieba, Ojcze. Współpracowników z nieba, Ojcze. Tych, którzy będą ładni życie, Ojcze. Ona szła, bo to była starsza, to była
Jesus,
Nie da rady. Nie przekonuj nikogo do Jezusa. Cudowna Boża łaska zbawiła z grzechu mnie. 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 Cudowna Boża.
Możemy Cię wielbić.